W twojej miejscowości dzieje się coś ważnego? Coś cię bulwersuje, niepokoi lub po prostu bawi? Jesteśmy dla ciebie i blisko twoich spraw. Możesz przyjść do nas z każdą informacją. Jesteśmy do waszej dyspozycji w studiu przy ulicy Jarzębinowej 2 w Łasku. W każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9 do 12. Zapraszamy również do redakcji w Sieradzu przy Alei Pokoju 11C, lokal 7. Tu także możesz nas informować o nurtujących cię problemach i sprawach. 8 Telewizja Regionalna czeka na was od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Kontaktujcie się z nami również pod adresem e-mail kontakt@8tvr.pl i telefonicznie pod numerami telefonów 43 650 6500 lub 604 109 686. Znajdziecie nas również na Facebooku. Zapraszamy do kontaktu i współpracy. Redakcja 8 Telewizji Regionalnej czeka na ciebie. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Karolina Kolasa, witam serdecznie w naszym przeglądzie wydarzeń. Dziś zobaczą Państwo Łódzkie na Plus, pożyczki dla przedsiębiorców z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, działalność Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu. W tym roku czerwiec bezpieczny na złożenie wniosku o emeryturę. Od Kujawiaka do Oberka spotkanie folklorystyczne z 2018 roku. Zapraszam Państwa na garść najważniejszych informacji z województwa w 3-minutowym skrócie. Usłyszycie m.in. o pieniądzach, które Urząd Marszałkowski przeznaczył na inwestycje sportowe. Zobaczycie także wojewódzkie obchody setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. Łódzkie na Plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Modernizacja obiektów sportowych, a także budowa plenerowych siłowni i placów zabaw. Takie inwestycje jeszcze w tym roku powstaną w regionie dzięki dotacjom przyznanym przez Sejmik Województwa Łódzkiego. Wsparcie otrzymają 42 samorządy. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i przebieg szybkiej kolei przez region łódzki to tematy spotkania Grzegorza Schreibera, marszałka województwa, z Mikołajem Wildem, prezesem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Poszukiwaliśmy takiego rozwiązania, które pomogłoby z jednej strony uwzględnić te głosy, które do nas dochodziły w ramach konsultacji strategicznego studium lokalizacyjnego, ale jednocześnie zapewnić dostęp do transportu publicznego jak największej liczbie mieszkańców. Już 850 tysięcy z miliona maseczek zakupionych z unijnych środków przez samorząd województwa trafiło do mieszkańców Łódzkiego. Wyprodukowali je lokalni przedsiębiorcy. Do Urzędu Marszałkowskiego trafiło też od regionu partnerskiego chińskiej prowincji Syczuan 20 tysięcy maseczek dla personelu medycznego.
Na te inwestycje mieszkańcy Sulejowa czekali od lat. Dzięki dotacji od samorządu województwa łódzkiego nad Pilicą powstanie kładka dla pieszych i rowerzystów. Jej budowa znacznie poprawi bezpieczeństwo w mieście. Bez tej pomocy dzisiejszej, bez budowy kładki, ta rewitalizacja byłaby ułomna. Byłaby po prostu ułomna. W Łodzi odbyły się wojewódzkie obchody setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Kwiaty pod pomnikiem świętego Jana Pawła II przed katedrą złożyli Grzegorz Schreiber, marszałek województwa, i Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki. Następnie wzięli udział we mszy świętej poświęconej pamięci Karola Wojtyły, której przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś. Przedsiębiorcy przekazali bezpłatnie do Domu Dziecka nr 9 w Łodzi 300 litrów płynu do dezynfekcji wraz ze specjalnym dozownikiem. Pomoc ta była możliwa dzięki temu, że firmy mogły skontaktować się w tej sprawie przez grupę Łódzkie w walce z COVID-19, uruchomioną w mediach społecznościowych przez samorząd województwa. Mam nadzieję, że inne firmy, które by chciały wspierać nasze placówki, nie tylko moją, też się uaktywnią i w tych trudnych czasach dla naszych podopiecznych, którzy przebywają od 6 tygodni w izolacji, też będą mogły to uczynić. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego to instytucja z otoczenia biznesu świadcząca swoim klientom usługi obejmujące m.in. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o fundusze na rozwój działalności. O pożyczkach dla przedsiębiorców opowie prezes Paweł Anyszewski. Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. W dniu dzisiejszym mój gość, prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, pan Paweł Anyszewski. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, czasy są wyjątkowo trudne, szczególnie dla przedsiębiorców, i wydaje się, że Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ma wyjątkowy czas, aby tym przedsiębiorcom pomóc. Proszę powiedzieć, na czym przede wszystkim w tej chwili się skupiacie? Cały czas na tym samym, można powiedzieć, że od 20 lat na tym samym i wbrew pozorom, bo mam pożyczki głównie rozwojowe, pożyczki, które mają pomagać na to, żeby firma szła do przodu, rozwijała się, i w związku z COVID-em, który sytuacja nas wszystkich dotknęła, okazuje się, bo codziennie rozmawiam z kilkudziesięcioma przedsiębiorcami, że przedsiębiorcy tak naprawdę zaczęli myśleć trochę inaczej o swoim biznesie i zaczęli właśnie szukać możliwości rozwojowych dalszych. Ale oczywiście też jest, mamy od poniedziałku, przyjmujemy wnioski na bardzo ważny też projekt. Ale panie prezesie, jeżeli pan pozwoli, to ja wrócę do tej pożyczki na rozwój. Czy naszym widzom, a w dużej mierze przedsiębiorcom, można byłoby przybliżyć tą kwestię, na czym ta pożyczka polega i jakie warunki należy spełnić, żeby tą pożyczkę otrzymać? To, co jest istotne przy wszystkich naszych pożyczkach, że u nas, bo jesteśmy instytucją, można powiedzieć, która ma swoją misję wspierania przedsiębiorczości w województwie łódzkim, dlatego nie ma prowizji, nie ma marży, nie ma wyboru, i my jako Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego też nie pobieramy opłat za przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków. Więc to jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy. Kolejna rzecz to są dwa produkty dzisiaj, takie można powiedzieć rozwojowe, które mamy, bardzo fajne. Mamy na przykład, jeżeli ktoś chce kupić nieruchomość, ktoś chce wyremontować nieruchomość, zmodernizować, rozbudować nieruchomość, to w tym momencie mamy pożyczkę, to się nazywa Jeremy Nieruchomości. I proszę sobie wyobrazić, że to jest na 7 lat. Kwota takiej pożyczki jest od 100 tysięcy do 2 milionów złotych, a oprocentowanie 0,1%. I kto taką pożyczkę może generalnie otrzymać? Każdy przedsiębiorca, czy też trzeba spełnić warunki? Każdy przedsiębiorca to jest województwa łódzkiego, który ma tutaj, prowadzi biznes na terenie województwa łódzkiego, ale istotne jest to, że my też oczywiście przydajemy te pożyczki, ale to muszą być firmy od mikro do średnich.
Czyli duże firmy według tutaj... Czyli duże firmy są jak gdyby poza, tak, tą pożyczką. Duże firmy, czyli zatrudniające powyżej 250 pracowników, no, są wyłączone z ubiegania się o te pożyczki. Więc takie właśnie osoby, które prowadzą takie firmy, mogą jak najbardziej skontaktować się z nami i składać wnioski, jeżeli chodzi o tą pożyczkę. Bo drugą pożyczkę, którą mamy, to jest pożyczka właśnie rozwojowa. Jeżeli chcemy kupić samochód, komputer, oprogramowanie, meble, wyposażenie, jeżeli mamy na przykład restaurację, to nowy sprzęt, stoliki, to wszystko jest jako rozwojowa i w tym momencie ona jest tutaj, no, na przykład do 5 lat, kwota takiej pożyczki może być na przykład do 700 tysięcy złotych, już od 5 tysięcy złotych do 700 tysięcy złotych, oprocentowanie 1,84 w skali rok. Więc są takie pożyczki, jaki to... okres ta pożyczka? Do 5 lat może być tutaj udzielana i to jest jeszcze istotne, bo one są... Tylko zachęcamy zawsze wejść na naszą stronę internetową, bo te projekty się zmieniają. Może sam rdzeń nie zmienia się, czyli są po to, żeby wspierać rozwój, ale warunki potrafią czasem być różne, bo też mamy też inną ofertę dla firm, które mają swoją działalność do 2 lat i wtedy na przykład one mogą dostać pożyczkę do 40 tysięcy złotych, ale w tym momencie oprocentowanie mają poniżej 1%, więc to jest kwestia właśnie, dobrze, tak jak ja zawsze proszę, wejść na naszą stronę internetową, czyli Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, zobaczyć ofertę, zapoznać się z regulaminem, z wnioskiem. Jeżeli są pytania, dzwonić do nas, pisać do nas. No właśnie, ja tutaj pozwoli pan, przepraszam, że przerywam, panie prezesie, oczywiście, ale proszę. Właśnie o to chciałem zapytać, bo rozmawiam z przedsiębiorcami na te tematy. W marcu stało się tak, jak się stało. Wielu stanęło przed dylematem, co dalej, w którą stronę pójść, czy tak jak pan mówi, szukać środków na dalszy rozwój, czy redukować, czy zwalniać. No, wiele bardzo trudnych decyzji, które niestety trzeba w tym okresie podejmować. Z tego co słyszę, wy jako UAR stawiacie na rozwój, ale na przykład proszę mi powiedzieć, taką informację przekazać dla tych przedsiębiorców, którzy stoją pod tą ścianą, nie wiedzą w którą stronę pójść. Czy wy jako UAR macie specjalistów, fachowców, którzy mogą, nie wiem, po osobistym spotkaniu, po przedstawieniu sytuacji firmy, w jakiś sposób próbować pomóc, doradzić i znaleźć możliwości rozwiązania tych problemów i wybrania najlepszych kierunków, żeby ta firma nie upadła, a rozwijała się dalej? To powiem to z dwóch stron. Z pierwszej, bardzo ważnej na dzisiaj, ponieważ ten temat, o którym pan mówi, czyli wsparcie tych przedsiębiorców, którzy no, poczuli ból związany z COVID-em. I mają problem, co dalej. No ale właśnie, tutaj dostrzegł ten problem marszałek województwa łódzkiego i przygotował projekt pożyczki płynnościowej. I ta właśnie pożyczka jest specjalnie dla przedsiębiorstw, które ucierpiały w związku z COVID-em. I te pieniądze są po to, żeby zapłacić właśnie ZUS, Urząd Skarbowy, pensje, wodę, prąd, wszystkie zobowiązania, które wynikły, na przykład tak samo najem powierzchni, bo firma zamknięta, ale no, niektórzy sobie życzyli, żeby cały czas płacić, więc też pieniądze są potrzebne. I to się nazywa pożyczka płynnościowa. My przyjmujemy wnioski od poniedziałku, od tego tygodnia. I faktycznie to jest też bardzo dobra pożyczka, jak tam pan powiedział, która pomoże tym przedsiębiorcom iść dalej, bo dostaną zasób pieniędzy, które powodują, że można to dzisiaj zapłacić, szczególnie, że karencja tej pożyczki to jest do 6 miesięcy. Czyli jeżeli ktoś dostanie pożyczkę, załóżmy w czerwcu, no to już może być grudzień, styczeń, dopiero zacznie ją spłacać, więc no to jest dość szansa, że ten jeden dzień po będzie lepiej przez te pół roku i będzie stać przedsiębiorcę na to, żeby ewentualnie zacząć spłatę tej pożyczki. Tak, szczególnie, że pożyczka jest do 72 miesięcy, więc ten okres jest dość długi spłaty tej pożyczki i kwota jest maksymalna, oczywiście 1 000 000 zł, ale też nikt nie powiedział, że ktoś musi brać 1 000 000 zł, bo może ktoś potrzebować na przykład 50 tysięcy złotych i już mu to wystarczy, żeby te zobowiązania, które wyszły, które nie miał dzisiaj pieniędzy, żeby mógł je opłacić. To jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Panie prezesie, ja wracam jeszcze do kwestii inkubatorów przedsiębiorczości, bo wam również podlegają takowe inkubatory na terenie województwa łódzkiego. Przykładem niech będzie zduńsko-wolski inkubator, który funkcjonuje, mam nadzieję, do dnia dzisiejszego. Czy mimo wszystko, jako przedsiębiorca, mogę się zwrócić do kogoś z państwa, czy doradców państwa, żeby jednak pomogli mi dokonać tego najwłaściwszego wyboru, oceny mojej sytuacji i tego, czy w tym momencie powinienem brać pożyczkę na rozwój,
czy pożyczkę, tak jak pan przed chwileczką mówił, płynnościową, czy jeszcze inną formę, która pozwoli mi ten trudny czas przetrwać, bo nie każdy w tej trudnej sytuacji potrafi się znaleźć. I wtedy właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał, mamy w Duńskiej Woli swój drugi oddział i tutaj w Łodzi Nartowicza 34 i w Duńskiej Woli właśnie mamy inkubatory. Też w Duńskiej Woli jest nasza koleżanka, która też doradza, wspiera. Tutaj w Łodzi jesteśmy, ja też osobiście rozmawiam z przedsiębiorcami, tylko zawsze się wtedy, jak ktoś dzwoni, mówi, że potrzebuje pieniądze. I wtedy rozmawiamy nawet telefonicznie, bo to jest najprostsza forma, najszybsza, tak można powiedzieć. Rozmawiamy telefonicznie i jest pytanie, a na co są potrzebne pieniądze? I się na przykład okazuje, załóżmy, że ktoś potrzebuje pieniądze na fotowoltaikę, bo takie też miałem telefony. Oczywiście my z pożyczki rozwojowej możemy to sfinansować. Ale ja też pytam, czy na przykład pani była na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który ma ofertę na odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców i ma na przykład umorzenie od pożyczek. Czy, no więc tutaj tak ktoś mówi, nie był. I wtedy właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał, wtedy proszę, żeby ktoś usiadł ze swoim księgowym, swoją panią, która prowadzi biuro, ma biuro rachunkowe, prowadzi mu na przykład rachunkowość tej firmie, żeby oni sobie obliczyli, co im się najbardziej kalkuluje w danym momencie czasu. Tak samo zobaczyli wnioski, co trzeba złożyć, kiedy, jakie dokumentacje są, bo to, co my możemy robić i co robimy, pytamy się właśnie i kierujemy, bo tak samo kierujemy przedsiębiorców, bo się okazuje, że, bo miałem też teraz w tym tygodniu telefony, ktoś się już pytał o targi, udział w targach. I w tym momencie tutaj mamy dwa miejsca, bo mamy stronę biznes.lodzkie.pl, bardzo fajną stronę, gdzie jest dużo instytucji, które wspierają przy Urzędzie Marszałkowskim przedsiębiorców. Ale mamy też właśnie tutaj Centrum Usługi Przedsiębiorcy, który też pomaga. Więc pokazujemy wtedy możliwości, gdzie można zapukać, żeby dostać informacje i dostać pomoc. Bo nie mamy na dzisiaj, no bo jak mówię, też rozmawiałem z przedsiębiorcami, trudno mi za nich podjąć decyzję, czy powinni na 100% pójść tu, czy pójść taką decyzję, dlatego że to jest ich biznes i oni sami, co jest ważne, mają swoje cele. I ważne też jest z tymi celami, to co tutaj też wyszło w związku z COVID-em, tak jak rozmawiałem z przedsiębiorcami, że okazało się, że właśnie nie wszyscy potrzebują tą pożyczkę płynnościową, że niektórzy zaczęli właśnie patrzeć inaczej na swój biznes. Na przykład się okazuje, że ktoś, kto ma w województwie łódzkim restaurację, ja ten spojrzał i stwierdził, ja chcę odnowić elewację, bo chcę, żeby moja restauracja zewnątrz była ładniejsza i przyciągnąć przez klienta. To były takie słowa klienta. Ktoś inny patrzy, że wynajmował gdzieś powierzchnię, w związku z COVID-em nie mógł prowadzić działalności, poszedł do osoby, która mu wynajmuje, mówi, słuchaj, jest taka sytuacja, obniż mi trochę czynsz. Tam są koszty stałe, ale trochę mi obniż, więc ktoś powiedział mu, że mu tego nie zrobi. Przedsiębiorca usiadł, zaczął liczyć pieniądze. I się okazało, że można znaleźć gdzieś indziej lokalizację tańszą. Też nie było tutaj, więc... I ta sytuacja, pan mówi o tym, że ta sytuacja, która zaistniała, inspiruje jak gdyby przedsiębiorców w szukaniu rozwiązań, które... bo cały czas mówimy o tym samym, pozwolą po prostu przetrwać, a co niektórym nawet spojrzeć inaczej na firmę i miejmy nadzieję, że w najbliższej przyszłości doprowadzi ta innowacja, o której pan mówi, do tego, że będą pojawiały się znowu zyski, czego wszystkim przedsiębiorcom życzę. Na zakończenie naszej rozmowy zapytam jeszcze panie prezesie o to, reasumując, wniosek jest taki, że wy jako Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego nie wykluczacie takiego doradztwa szeroko pojętego przez telefon, że ja jako przedsiębiorca dzwonię do państwa, przedstawiam swój problem, a wy w jakiś sposób mimo wszystko będziecie próbowali wskazać instytucje, ewentualnie na ten moment spróbujecie udzielić jakiejś informacji, która pozwoli jednak wskazać kierunek, w którą stronę mam pójść i do jakiej instytucji się zwracać. Bo przecież w Łarze pracują fachowcy, którzy mają dużo większą wiedzę niż na przykład osoba, która samo się zatrudnia, czy osoba, która ma jednego, czy dwóch, czy dwoje pracowników, prawda? Więc do tego właśnie, jak powiedziałem wcześniej, zachęcamy, żeby do nas pisać maile, bo na stronie WAR-u w kontaktach są do nas namiary, do mnie, do koleżanki, czyli bok 1 i bok 2, to się tam, tak podzieliliśmy. Jesteśmy do tego, żeby właśnie kierować, pomagać, żeby wskazywać rozwiązania, bo jeżeli nie będziemy rozmawiać właśnie, bo jak mówię, pożyczka pożyczce jest w cudzysłowie nierówna, bo tych ofert jest bardzo dużo. Niektórzy szukają dotacji, bo na przykład mamy program Grant na Start, czyli program, gdzie osoba bezrobotna dostanie pieniądze na otworzenie firmy.
i już zrobiliśmy pierwszy etap, będziemy mieć jeszcze potem dwa nabory na przestrzeni najbliższego roku i w tym momencie też ktoś, kto szuka pomysłu na biznes, też może skorzystać. Wcześniej mieliśmy dla osób, które pracują i pieniądze na rozpoczęcie biznesu, więc mamy swoją, tak jak Pan powiedział, wiedzę, kto może co zaoferować przedsiębiorcy, więc tym chcemy się dzielić. Taka jest nasza misja i jesteśmy otwarci, chcemy się dzielić, bo nie tylko nam chodzi o to, żeby sprzedawać i oferować produkty WAR-u, ale żeby pokazywać i zachęcać przedsiębiorców do rozwoju. Mówimy o przedsiębiorcach, to jest województwa łódzkiego. To co powiedziałem, biznes.lodzkie.pl to jest fajne miejsce, gdzie naprawdę pokazane instytucje, które wspierają przedsiębiorców w województwie łódzkim. Warto tam też zajrzeć, popatrzeć. A mówię, my jesteśmy, tak samo w tych instytucjach, wszyscy jesteśmy po to, bo nawet kiedy jeździmy po województwie łódzkim i takie spotkania też będziemy mieć w województwie łódzkim, jak tylko będzie już taka możliwość. A kiedy w Sieradzu, w Łasku i w Zduńskiej Woli nie macie harmonogramu spotkań? Nie. Mieliśmy harmonogram spotkań, tylko w związku z COVID-em po prostu nie mogliśmy ruszyć. Teraz czekamy na to, żebyśmy mogli normalnie się spotkać. Normalnie w kontekście takiej trochę większej grupy, bez masek, żeby swobodnie się oddychało, jednak to jest pomieszczenie. Jak tylko będzie zielone światło, że takie spotkania mogą się odbywać, właśnie będziemy obieszać wszystkie powiaty województwa łódzkiego, czyli będziemy mieć 24 spotkania z przedsiębiorcami, bo też nam zależy na tym, żeby te spotkania się odbywały. Co jest jeszcze istotne? Na tych spotkaniach nie będziemy tylko my jako WAR, właśnie będą instytucje około biznesowe, te przy Urzędzie Marszałkowskim, ale też będzie Izba Skarbowa, będzie ZUS, będzie na przykład Centrum Mediacji i Arbitrażu. I osoby, które udzielą jak gdyby i rozwieją wszelkie, udzielą odpowiedzi na pytania i rozwieją wszelkie wątpliwości w trakcie tego też, typu spotkań. Ale panie rektorze, to jest istotne, bo tak ze wszystkimi rozmawiamy tutaj, tymi, którzy mieliby prezentować. Chodzi o to, żeby otworzyć postrzeganie przedsiębiorcy, że jest dużo możliwości, bo jak on już zobaczy, że są różne możliwości, a będzie chciał już szczegółowo się czegoś dowiedzieć, to wtedy skontaktuje się z odpowiednią jednostką i nie będzie, bo chodzi nam o to, żeby nie błądził, żeby faktycznie wiedział, jaki ma wachlarz i z tego wachlarza możliwości. Są rozwiązania i można wyjść z trudnej sytuacji nieraz w bardzo prosty sposób, o czym się po prostu nie wie, prawda? Dokładnie tak, a jak mówię, ta pożyczka, którą tutaj marszałek zainicjował, płynnościowa, no to jest bardzo dobry gest właśnie, żeby przede wszystkim pomóc tym, którzy ucierpieli w związku z COVID-em. Panie prezesie, dziękuję bardzo, że znalazł Pan chwilę czasu na rozmowę. Z przyjemnością, dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy wracali w ramach rozwoju sytuacji jeszcze do programu. Już teraz zapraszam. Szanowni Państwo, tak jak słyszeliście, warto sięgać po stronę Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, bo tam się pojawia co chwilę coś nowego, ciekawe, interesujące propozycje. A w dzisiejszym programie moim Państwa gościem był prezes WAR, pan Paweł Anyszewski. Bardzo dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję Państwu. Za udział w programie, a Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję. W związku z dużą ilością pytań z zastępcą dyrektora do spraw medycznych Dariuszem Kałdońskim rozmawialiśmy m.in. o dostępności do specjalistów i badań, o funkcjonowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego i odwiedzinach chorych w szpitalu. Witam Państwa z przedszpitala wojewódzkiego w Sieradzu. Stąd mój gość, zastępca dyrektora do spraw medycznych. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Witam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że zechciał Pan w natłoku obowiązków przyjąć zaproszenie do udziału w programie. Aby nie tracić czasu, pierwsze pytanie. Niedawno otrzymaliśmy niepokojący sygnał. Był problem, który musieliście rozwiązać, związany z koronawirusem. Jak domyślam się, mówi Pan o potwierdzonym wyniku badania w tym kierunku u jednego z pracowników. Oddział od poniedziałku wznawia swoją działalność, ponieważ wszelkie badania kontrolne wykazały, że jakby tego problemu już nie ma, ale oczywiście oddział po dezynfekcji, personel dwukrotnie sprawdzony i możemy zupełnie bezpiecznie wrócić do pracy w poniedziałek. Panie dyrektorze, ten czas dla wszystkich w tej chwili w Polsce jest bardzo trudny. Dla szpitali również. Wielu mieszkańców Sieradza, nie tylko, pyta naszych widzów również o to, jak sieradzki szpital rzeczywiście w tej sytuacji pandemii funkcjonuje. Żeby nie tracić czasu, pierwsze pytanie. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda w tej chwili kwestia w ogóle wejścia do szpitala? Czy można tak sobie przyjść, rejestrować się do specjalistów na przykład, czy do laboratoriów?
Oczywiście w każdym dziale ta praca jest dostosowana do jego specyfiki. Natomiast my przez cały okres pandemii nie zamykaliśmy poradni specjalistycznych. Poradnie oczywiście w zakresie, w jakim jest to możliwe, realizowały swoje świadczenia zdalnie, czyli poprzez teleporady. Natomiast rejestracje były przez cały czas czynne i w każdym przypadku nagłym czy wymagającym pilnej konsultacji w poradni specjalistycznej pacjenci mogli się zgłaszać, rejestrować i oczywiście po przeprowadzeniu wywiadu epidemiologicznego byli kwalifikowani do tych poradni. Nie mówiąc o tym, że takie poradnie jak poradnie zabiegowe, czyli chirurgiczna, ortopedyczna, urologiczna, laryngologiczna pracowały niemalże normalnie. W tej chwili ta praca jest w taki sam sposób zorganizowana, oczywiście przy wszystkich zabezpieczeniach niezbędnych do tego, żeby ona była bezpieczna i dla personelu, i dla pacjentów. Sporo pytań mieliśmy ze strony osób przewlekle chorych, które wymagają jak gdyby kontroli diagnostycznej. Jak ta sprawa wygląda? Jak wygląda dostęp do diagnostyki obrazkowej? Oczywiście zacząłem od specjalistyki. Jeszcze dokończę tylko, że w POZ-cie też, tak jak w innych POZ-ach, większość porad opierała się o kontakt telefoniczny i po kwalifikacji poprzez teleporady ewentualnie umawiano się na miejscu. Natomiast przez cały czas diagnostyka laboratoryjna funkcjonowała, nazwijmy to normalnie, czyli kolejki i zgłaszalność pacjentów była przez cały czas bardzo duża. Natomiast oczywiście do niezbędnego minimum ograniczaliśmy pracę w diagnostyce obrazowej, szczególnie w badaniach USG, gdzie ten kontakt jest trochę bliższy i też zalecaliśmy ograniczenie tego do takich przypadków nagłych. Oczekiwaliśmy na skierowaniu informacji, że jest to badanie o charakterze pilnym. W tej chwili też w tym zakresie staramy się wracać do procedur bardziej normalnych. Jeśli chodzi o diagnostykę, takim problematycznym obszarem jest również pracownia badań endoskopowych, zarówno w pulmonologii, jak i w tej części gastroenterologicznej, czyli w oparciu o gastrofibroskopię i kolonoskopię. Tutaj jakby restrykcje były największe. Od 1 maja stopniowo przywracamy ilość tych badań, które były przed rozpoczęciem tego okresu pandemicznego. Oczywiście ona nie wróci do tej ilości, jaka była wcześniej z uwagi na konieczność zmian dezynfekcji, odpowiedniego przygotowania się personelu i miejsca udzielania tych świadczeń. Ale też oczywiście można się do tych badań zgłaszać, zapisywać. W tym wszystkim niezwykle istotne jest to, że mimo że my staraliśmy się wprowadzać te ograniczenia w sposób jak najmniej dotkliwy, jak najbardziej ograniczony, żeby jednak nie zamknąć całkowicie dostępu do świadczeń pacjentom, to muszę powiedzieć, że no pewnie obawy, pewna ostrożność pacjentów sprawiała, że w wielu obszarach, w wielu dziedzinach pacjenci nie zgłaszali się do tych świadczeń. No, takim dobrym przykładem jest okulistyka, którą od początku staraliśmy się zabezpieczyć maksymalnie i nie ograniczać świadczeń pacjentom oczekującym chociażby na operację zaćmy. Oczywiście po przeprowadzaniu dokładnych badań epidemiologicznych, ale okazało się, że pacjenci sami ograniczyli swoją zgłaszalność do tego typu zabiegów. Kolejna sprawa, o którą chciałem zapytać, to również diagnostyka, ale tym razem laboratoryjna. Wielu z nas, bardzo proszę, jak to w tej chwili wygląda? Jeśli chodzi o diagnostykę laboratoryjną, to nawet niespecjalnie zauważyliśmy jakieś zmniejszenie ilości tych badań. Pacjenci zgłaszają się, diagnostyka działa niemalże w sposób normalny.
skróciliśmy tylko czas jakby tych planowych badań, bo na dobrą sprawę utrzymywaliśmy do tej pory prawie całodobową dostępność laboratorium z możliwościami pobrań. W tej chwili staramy się, żeby to się odbywało w godzinach od 8 do 15. Prozaiczna sprawa, o którą bardzo często ludzie pytają, jak wygląda kwestia odwiedzin w tej chwili? No to jest sprawa chyba najbardziej dokuczliwa dla pacjentów, którzy tracą kontakt ze swoimi bliskimi i dla tych bliskich, którzy nie mogą kontaktować i odwiedzać swojej rodziny w czasie dla nich trudnym, związanym z pobytem w szpitalu. Tu niestety w dalszym ciągu obowiązują te ograniczenia. Nie jesteśmy w stanie w stosunku do wszystkich chętnych do odwiedzenia swoich bliskich zastosować odpowiednich procedur bezpieczeństwa, z każdym przeprowadzić odpowiedni wywiad epidemiologiczny. Oczywiście w sytuacjach tego bezwzględnie wymagających, szczególnie kiedy jest to związane z jakąś opieką indywidualną, tak jak w przypadku pediatrii i tak dalej, te decyzje są podejmowane każdorazowo, indywidualnie i wtedy ten dostęp jednej osoby bliskiej jest utrzymany. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o odwiedziny, one są w dalszym ciągu w szpitalu zawieszone. Rozumiem, że to są bardzo indywidualne, osobiste sprawy wymagające Państwa decyzji, rozmowy w sytuacjach wyjątkowo trudnych, prawda? No, każdorazowo oczywiście wymaga to indywidualnej oceny decyzji i chociażby tego elementarnego wywiadu epidemiologicznego, czy możliwe jest jakby dopuszczenie osoby bliskiej do odwiedzenia kogoś przebywającego w szpitalu. Kolejna sprawa to kwestia pandemii i to, jak ona wpłynęła na pracę sieradzkiego SOR-u, bo przecież obszar Państwa działania jest dosyć duży. Tak, no w tym przypadku oczywiście to jest podobnie jak nocna świąteczna pomoc, taka pierwsza linia frontu, jak to się zwykło teraz mówić. Rzeczywiście obszar trudny, pewne modyfikacje, które zostały poczynione, sprowadzają się do tego obszaru segregacyjnego, triażowego, mówiąc fachowo. Związanego z ankietowaniem pacjentów, z ewentualną kwalifikacją do trybu obserwacji i diagnostyki w takim wzmożonym nadzorze epidemiologicznym. To, co Państwo pewnie zauważyli, że przed wejściem do izby przyjęć jest ustawiony namiot, który jest dedykowany dla osób spełniających kryteria zakażenia w tym pierwszym okresie badania. W międzyczasie również uruchomiliśmy pobieranie wymazów dla pacjentów w kwarantannie. Nie chcąc krzyżować jakby tych dróg, w ostatnim czasie uruchomiliśmy drugi namiot w innej lokalizacji, gdzie można podjeżdżać na zlecenie sanepidu, żeby te badania pobierać. Natomiast co do obszaru SOR-u, takim działaniem, które dla pacjentów są szczególnie zauważalne, to, że no zmuszeni byliśmy jakby to takie bezpośrednie wejście do oddziału ograniczyć. Pojawił się domofon, wywiad przeprowadzany jest tak poprzez domofon. Również w tym obszarze oczekiwania przebywać mogą równoczasowo, tylko może przebywać 5 osób odpowiednio od siebie oddalonych, no i oczywiście zabezpieczonych poprzez maseczki, w których mamy przyjemność bądź nieprzyjemność też rozmawiać teraz ze sobą. I okulary nam trochę parują mimo wszystko, panie dyrektorze, ale teraz wdzięczny temat. Kwestia urodzin kojarzy się wszystkim z czymś dobrym, wyjątkowym, niepowtarzalnym. Jak wygląda kwestia urodzin, porodów w sieradzkim szpitalu? Czy mogą towarzyszyć kobietom, które rodzą osoby najbliższe, mówię tu o małżonkach, i czy sobie rzeczywiście w jakiś sposób z tym radzicie? Czy jakie są Wasze obserwacje, patrząc na to zjawisko? W dotychczasowym okresie porody tak zwane rodzinne, czyli z towarzyszeniem osoby bliskiej, zostały zawieszone. Na ten moment jeszcze nie podjęliśmy decyzji o przywróceniu
takich porodów, choć docierają już do nas informacje, zresztą takie jest też zalecenie konsultanta krajowego w tej dziedzinie, że wszędzie tam, gdzie stwarzają się warunki do powrotu do tego typu świadczenia, żeby dyrekcje to rozważały. To, co nas w tym momencie hamuje, to to, że mamy 4 sale porodowe ustawione szeregowo ze wspólną komunikacją, więc jest zbyt wiele dróg krzyżowania. Oczywiście myślimy o tym, żeby przywrócić możliwość tych porodów rodzinnych, ale jeszcze chwilę chcemy poczekać, aż wszystko wokół też zacznie wracać do normalności i przede wszystkim potwierdzi się to, że na naszym obszarze naszego powiatu, ten problem epidemiologiczny nie jest aż tak bardzo nasilony i mamy nadzieję, że to się utrzyma, więc miejmy nadzieję, że czerwiec przyniesie nowe rozwiązania i możliwości również zwiększone w tym zakresie. Ostatnia sprawa, która wywołuje wiele pytań, to zabiegi operacyjne. Państwo jako szpital mieliście harmonogram różnych zabiegów. Jak to wygląda? Czy większość zabiegów pospadała? Czy te zabiegi staracie się realizować mimo wszystko zgodnie z planem? Oczywiście większość zabiegów w tym okresie ostatnich 2 miesięcy została przesunięta. Od 1 maja przywróciliśmy pracę o charakterze planowym. Ona w tych pierwszych dniach ma bardziej taki charakter pracy planowej w trybie przyspieszonym, czyli w pierwszym etapie jakby realizowane są te świadczenia, które jednak mają ten element potrzeby zrobienia danego zabiegu w sposób nieodraczany. Natomiast oczywiście weryfikujemy listę oczekujących, dzwonimy do pacjentów, próbujemy ustalać jakby na nowo tę kolejkę oczekujących. No i w dalszym ciągu widzimy pewne obawy, opór samych pacjentów ze zgłaszalnością się w tej chwili do placówek ochrony zdrowia. Stąd nie ukrywam, że to jest dla nas w tej chwili duży problem właśnie poprzez ciągłe przestawianie tych list oczekujących. Natomiast w większości oddziałów staramy się realizować świadczenia na bieżąco. Tak jak powiedziałem, decyzja o przywróceniu planowych zabiegów obowiązuje od 1 maja i widzimy, że to po prostu z każdym dniem się ta ilość zwiększa. Oczywiście z tymi ograniczeniami, o których mówiliśmy wcześniej, czyli pacjent jest poddawany badaniu epidemiologicznemu, to znaczy wywiad i badanie w tym zakresie jest przeprowadzane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości trzeba liczyć się z koniecznością izolowania jednodniowego, jedno-dwudniowego z pobraniem ewentualnie wymazu na badanie w kierunku zakażenia. I dopiero po tym wstępnym jakby badaniu ponownie kwalifikacja do zabiegu operacyjnego. Niemniej jednak wszystkie oddziały tę pracę planową wznowiły. Panie doktorze, myślę, że rozwialiśmy szereg wątpliwości i udzieliliśmy odpowiedzi na pytania, które padały pod względem tego, jak funkcjonuje służba zdrowia w Sieradzu i nie tylko. Na zakończenie, jest pan doświadczony lekarzem zarządzającym placówkami medycznymi wiele, wiele lat. Co chciałby pan powiedzieć mieszkańcom, potencjalnym pacjentom, o co zaapelować w tej sytuacji, jaka w tej chwili jest? Przede wszystkim o rozsądek. Oczywiście sytuacja pandemiczna wywołuje obawy, wywołuje samoograniczenia się nas i bardzo dobrze. Natomiast to, co chciałbym zaapelować, to, żeby nie odkładać niezbędnego leczenia na później. To, co może poczekać, to, co jest już zdiagnozowane, i wiadomo, że może poczekać. Oczywiście nie,
nie nakłaniam do tego, żeby, za wszelką cenę poddawać się dalszym procesom terapeutycznym. Natomiast istotne jest, żeby lęk, obawy nie przesłoniły nam tego, że ludzie chorują na wiele innych chorób, niekoniecznie związanych z infekcjami i koronawirusem, i że oczywiście przy zachowaniu wszelkiej ostrożności należy dbać o zdrowie i nie bać się kontaktów z służbą zdrowia, czy generalnie nie doprowadzać do sytuacji zaniechań, ponieważ w tej sytuacji epidemiologicznej możemy trwać przez najbliższe nie tylko miesiące, ale i lata. Oby nie, panie dyrektorze. Oby nie, ale to nie znaczy, że to jest sytuacja, w której nie można funkcjonować prawie normalnie. Trzeba się nauczyć z tym żyć i trzeba starać się dbać o zdrowie we wszystkich jego aspektach, nie tylko w tym aspekcie epidemiologicznym sławnego koronawirusa. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Z Przedszpitala Wojewódzkiego, szanowni państwo, w Sieradzu. Dziękuję państwu za uwagę. Zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala, pan Dariusz Kałdoński, Czesław Zasiński. Dziękujemy bardzo. Osoby, które myślą o złożeniu wniosku o emeryturę w czerwcu bieżącego roku, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek mającej wpływ na wysokość świadczenia. Zgodnie z założeniem tarczy antykryzysowej 3.0 ZUS wyliczy emeryturę, o którą zawnioskuje się w czerwcu, w ten sam sposób jak emeryturę wnioskowaną w maju. W poprzednich latach osoby urodzone w czerwcu, które chciały przejść od razu po uzyskaniu wieku emerytalnego na emeryturę, często wstrzymywały się ze złożeniem wniosku o emeryturę do lipca. Co prawda, składając wniosek w lipcu, nie miały wypłacanej emerytury za czerwiec, ale za to co miesiąc później otrzymywały podwyższoną emeryturę z uwagi na korzystny sposób waloryzacji składek. Różnica w wysokości emerytury, o którą wnioskowano w lipcu, w stosunku do wysokości świadczenia, o które wnioskowano w czerwcu, czasami wynosiła nawet 300 zł. W tym roku, z uwagi na epidemię koronawirusa, w tarczy antykryzysowej 3.0 przyjęto rozwiązanie, dzięki któremu emerytury, o które wnioskujący wystąpią w czerwcu, będą obliczane tak, jak świadczenia, o które wnioskowano w maju. A to oznacza, że wysokość świadczenia będzie wyższa, niż byłaby, gdyby nie zostały wprowadzone rozwiązania z tarczy. Jeżeli w czerwcu zostanie też rozwiązany stosunek pracy, ZUS wypłaci za czerwiec świadczenie, które nie przysługiwałoby, gdyby wnioskujący wystąpił o prawo do emerytury od lipca. Czy to oznacza, że należy spieszyć się ze złożeniem wniosku już w czerwcu? Niekoniecznie. Pamiętajmy, że im później zdecydujemy się przejść na emeryturę, tym będzie ona wyższa. Schemat obliczania emerytury premiuje osoby, które dłużej pracują i dłużej odprowadzają składki. Po pierwsze, im dłużej pracujemy, tym więcej składek zostaje zapisanych na koncie emerytalnym i więcej razy są one waloryzowane. Po drugie, im później idziemy na emeryturę, tym krótszy jest współczynnik dotyczący dalszego trwania życia, który również brany jest pod uwagę przy obliczaniu wysokości emerytury. Przypomnijmy też, że w związku z występowaniem epidemii wniosek o emeryturę możemy złożyć w terminie do 30 dni liczonych od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jeśli w oświadczeniu dołączonym do wniosku wskażemy, że chcielibyśmy, by ZUS ustalił prawo i wysokość świadczenia oraz jego wypłatę od wcześniejszego miesiąca wskazanego w oświadczeniu, to tak się stanie, o ile na wskazany moment spełnione będą ustawowe warunki do przyznania i wypłaty świadczenia. Przed złożeniem wniosku o emeryturę możemy skorzystać z kalkulatora na PUE ZUS, który wyliczy nam prognozowaną wysokość emerytury. Możemy też udać się do ZUS, gdzie takich wyliczeń dokona doradca emerytalny.
Dziś przypomnimy Wam jedno ze spotkań folklorystycznych na sieradzkim skansenie. Publiczność z sentymentem przysłuchiwała się wykonywanym utworom, a jury oceniało występy ludowych artystów. Warto dodać, że tą tematyką interesują się coraz młodsze pokolenia. Tęsknimy za tymi spotkaniami i tamtym klimatem. Kapele, soliści i instrumentaliści ludowi z województwa łódzkiego przyjechali na 17. spotkanie folklorystyczne Polski Centralnej od Kujawiaka do Oberka, autentyzm i inspiracje. Przegląd miał formę konkursu i był podzielony na kategorie kapel autentycznych, kapel opracowanych, instrumentalistów ludowych, zespołów i solistów inspirowanych folklorem. Część zespołu, spora część się powtarza, natomiast już samych po prostu nas kapel widać, że jest trochę nowych i co cieszy, są to kapele, w których grają bardzo młodzi ludzie. Niekoniecznie pochodzą ze wsi czy z małych miasteczek. Bardzo często są to ludzie, którzy pochodzą z dużych miast, spotykają się z autentycznymi muzykami. No i cóż, podpatrują ich i próbują kontynuować ich dorobek artystyczny. Jury zasiadły etnomuzykolog Ewa Sławińska-Delik, etnograf Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba i choreograf Teresa Dębska. Drugi raz w zeszłym roku i dzisiaj, ja jako kapela czwarte będziemy występować. Zakochany jestem w muzyce, bardzo gram od dziecka, od 8 lat się uczyłem na skrzypcach. Zacząłem od 12 lat grać na weselach na skrzypcach, ale tylko 2 lata parę wesel. Od 14 lat przeszłem na akordeon, gram do dziś. Muzykę to po prostu nie to, że lubić, muzykę trzeba kochać. A ja muzykę kocham, bo niektórzy lubią muzykę, a ja kocham muzykę. Jest to chyba już czwarty raz? Tak mi się wydaje przynajmniej. Śpiewam, gram na skrzypcach. Czuję, że mam to w genach, moja babcia i moi dziadkowie też grali właśnie w kapelach ludowych i to jest to, co lubię. Ludzie właśnie mają sentyment do takiej muzyki. Organizatorami imprezy było Muzeum Okręgowe w Sieradzu i Łódzki Dom Kultury. Zgromadzona publiczność mogła przenieść się w klimat dawnej polskiej wsi i posłuchać znanych, a także zapomnianych utworów. Tyle w dzisiejszym przeglądzie wydarzeń. Zapraszam na dalszą część programu, w której zobaczycie program Nasze Sprawy. Tym razem odwiedziliśmy Łask, aby w ramach programu Nasze Sprawy porozmawiać m.in. o prowadzonych przedsięwzięciach i planowanych remontach, komunikacji i projekcie komunikacyjnym oraz o pracach w Ogrodzie Różanym. Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. W tej nienormalności porozmawiamy dzisiaj o normalności.
Jesteśmy w tej chwili na osiedlu Wronowice, stąd mój gość, burmistrz gminy Łask, pan Gabriel Szkodlarek. Witam pana redaktora, witam państwa. Szanowni państwo, to wyjątkowa okoliczność w dniu dzisiejszym. Tak jak ustaliliśmy przed programem, panie burmistrzu, tej nienormalności, trochę normalności, mamy okazję po raz pierwszy rozmawiać na powietrzu. I porozmawiamy, szanowni państwo, w pięknym otoczeniu lasu, pięknego osiedla we Wronowicach. I od tego zacznijmy. Życie toczy się, tak jak widzimy, inwestycje, mam nadzieję, że zgodnie z planem gmina Łask na ten moment realizuje. Panie redaktorze, szanowni państwo, życie nie znosi pustki. Oczywiście, kiedy ten koronawirus się ujawnił, było pewne takie, powiedziałbym nawet gwałtowne zatrzymanie, tąpnięcie, ale przecież my mamy zadania do wykonania i te zadania, na wykonanie których nasi mieszkańcy czekają, staramy się realizować. Jesteśmy, jak pan redaktor wspomniał, na osiedlu Wronowice. Realizowana jest piękna droga, chodnik. Droga zresztą bardzo szeroka, no ale kiedyś w latach 80. takie pasy wytyczano. Jest to realizacja, kolejny etap realizacji tego naszego programu komunikacyjnego. Przypomnę, o wartości ponad 18 milionów złotych, z czego ponad 11 milionów to są środki zewnętrzne, konkretnie pieniądze unijne, i na 30 czerwca powinny być tutaj oddane właśnie ulica Orla, Sikorkowa na osiedlu Wronowice. Porozmawiamy o innych inwestycjach, bo to jedna z wielu. Są też przetargi, które w tej chwili trwają. Oczywiście zacznę, proszę państwa i panie redaktorze, od tego, że nie wszystkie inwestycje, które w tym roku planowaliśmy, zostaną zrealizowane. Trzeba brać pod uwagę nasze możliwości. Te możliwości w odniesieniu do tego, co zakładaliśmy, uchwalając budżet, będą bardzo mocno ograniczone. Wszyscy wiemy, o co chodzi, ja nie chcę się rozwodzić. Przypomnę tylko, zdecydowanie mniejszy wpływ podatków, brak opłat przynajmniej za 2 miesiące za przedszkola, a przecież my wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem przedszkoli ponosimy. Gdzieś te pieniądze trzeba znaleźć, w związku z czym niektóre inwestycje zostaną niezrealizowane, ale głównie na tym etapie ograniczamy się do rezygnacji tam, gdzie są robione projekty techniczne, żeby tych projektów nie narobić, a później nie będzie pieniędzy na ich wykonanie. Ale cały czas praca trwa, ogłaszamy kolejne przetargi. Został rozstrzygnięty w zasadzie przetarg na remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer 1. Ale tej części, gdzie było kiedyś liceum, gimnazjum przy ulicy Narutowicza, ogłaszane, rozpoczyna się realizacja takiego oświetlenia hybrydowego w ulicy Bilewskiej, która łączy Okup Wielki w kierunku Bałucza. Dzisiaj był także otwierany, jeszcze nie rozstrzygnięty, ale otwarcie ofert, przetarg na remont przedszkola numer 3. To się wiąże z budową żłobka. Straż pożarna nam wtedy zanegowała pewne rozwiązania i realizując te wytyczne straży pożarnej, dzisiaj otworzyliśmy przetarg, otworzyliśmy oferty. No niestety cena jest dość wysoka, gdzieś pieniądze trzeba będzie znaleźć, bo niemal ta inwestycja 300 tysięcy będzie kosztować. Są także realizowane inne przetargi, inne zadania. No ciągle coś się dzieje. Realizowane jest chociażby w tej chwili już także nawodnienie ogrodu różanego na osiedlu przy lesie. Wiemy, jakie mamy lata. Niestety bez tego nawodnienia rośliny nie będą rosły, w związku z czym także tam zostały zresztą środki unijne zainwestowane, wobec czego starając się, żeby ten ogród różany funkcjonował, musieliśmy wygospodarować pieniądze i wykonywane jest w tej chwili nawodnienie. Pan burmistrz ma taką zdolność, że zawsze ubiega moje pytanie. Miałem o ten ogród różany zapytać, ponieważ te obostrzenia związane z pandemią powoli się, szanowni państwo, zmniejszają, czego państwu i sobie życzę, żebyście ten piękny ogród mogli również w ramach takiego codziennego relaksu i wypoczynku jak najszybciej odwiedzać. Ale ja zapytam też o rzeczy, które bardzo istotne były w ostatnim czasie. Mówię tutaj o zdalnym nauczaniu, o dofinansowaniu, które otrzymaliście
i za te środki zakupiliście laptopy dla szkół. Zacznę, panie redaktorze, od odniesienia się do pierwszej części pana wypowiedzi. Otóż zapewniam, że ja pana myśli nie znam, to zupełny przypadek, że ubiegam pana pytania. Natomiast istotnie gmina Łask dzięki dotacjom rządowym otrzymała 80 tysięcy złotych na zakup sprzętu informatycznego w tym celu, aby uczniom biedniejszym ułatwić możliwość właśnie prowadzenia czy korzystania z tej zdalnej nauki. I dzięki tym pieniądzom 29 nowoczesnych laptopów kupiliśmy oraz 25 mobilnych systemów informatycznych. Ten sprzęt służy nie tylko uczniom, ale także nauczycielom. Ogromnie się z tego cieszymy. W całości kwotę przyznaną gminie Łask wykorzystaliśmy. Są już ogłaszane kolejne programy, gdzie będziemy ewentualnie mogli, także może nie tyle my, ale wskażemy stowarzyszeniom prowadzącym 3 szkoły niepubliczne, gdzie najprawdopodobniej będą mogły z tego skorzystać. Także trzymamy rękę na pulsie i chcemy, żeby to wszystko, co państwo nam przydzieliło, maksymalnie wykorzystać. Wiem, że Zakład Komunikacji Miejskiej ma również swoje plany. To znaczy, zaczęło się od tego, iż jeden z przedsiębiorców zwrócił się do mnie, żebyśmy swoje autobusy skierowali do miasta Zduńska Wola, ponieważ 4 jego pracowników nie ma czym dojechać do pracy w Łasku. Temat natychmiast podjąłem, poprosiłem dyrektora ZKM-u, umieściliśmy taką sondę, w których godzinach by ci dojeżdżający chcieli, aby te autobusy łączyły nasze miasta. Zacznijmy jeszcze od tego, proszę państwa, czy podkreślmy, że kiedyś ta linia B, ona, te autobusy kursowały do Zduńskiej Woli. Niestety na pewnym etapie zabroniono nam tego dojeżdżania do Zduńskiej Woli. Po prostu nie doszło do uzgodnień. Ja to rozumiem, Zduńska Wola ma swoją komunikację miejską i w ten sposób nasze autobusy zaprzestały kursowania do Zduńskiej Woli. Ale jestem po wstępnych uzgodnieniach z panem prezydentem, bo zanim ogłosiliśmy tą prośbę o informacje zainteresowanych, oczywiście poprosiłem pana prezydenta, czy będzie wola ze strony Zduńskiej Woli, żeby nasze autobusy, być może będzie to zamiana, ale te szczegóły będziemy ustalać. Jestem na najbliższy, dziś mamy środę, na piątek na godzinę 10:00 jestem z panem prezydentem umówiony, żeby już wejść w te szczegóły i rzeczywiście tym ludziom, którzy mają problem dojazdu z jednego miasta do drugiego, czy z drugiego do pierwszego, bo tak też bywa, żeby pomóc. Muszę powiedzieć, że ta informacja spotkała się z takim szerokim odzewem. No jak to zawsze bywa, wszyscy się na wszystkim znają. Nie? No ja, burmistrz powinien spowodować, żeby autobusy z Szatku jeździły na przykład do Zelowa, z Widawy do Wodzierat. Ale to proszę świadczy państwa, o tym, że są poważne braki w komunikacji są, tak, i są miejscowości wykluczone. To jest, proszę państwa, komunikacja miejska. No my bez niczyjej zgody na teren innej gminy wjechać nie możemy. My nie możemy ponosić kosztów. My, czyli gmina Łask, wszyscy jej mieszkańcy, którzy ze swoich podatków gminę i jednostki gminne utrzymują, nie możemy inwestować po to, żeby inni mieszkańcy mieli korzyść. My mamy, proszę państwa, porozumienia z gminą Buczek, z gminą Zelów, z gminą Zdobroń, z miastem Pabianice i tam nasze autobusy jeżdżą. Poza Pabianicami wszystkie te gminy partycypują w jakiś sposób w kosztach. Ponieważ ja miałem takie głosy, kiedyś pewien mieszkaniec do mnie napisał, dlaczego ZKM Łask nie jeździ do Szatku. Ja poprosiłem władze Szatku o to, czy zechciałyby dofinansować te kursy i my wtedy chętnie pojedziemy. Odpowiedź była negatywna, w związku z czym ja gdybym coś takiego polecił, po pierwsze pracownicy odpowiedzialni nie mogliby tego wykonać, po wtóre naruszałbym dyscyplinę finansów publicznych. ZKM ma służyć Łaskowi. Proszę, proszę państwa, pamiętać także o tym, że gmina Łask co roku tylko do bieżącej działalności Zakładu Komunikacji Miejskiej dokłada około 1 300 000 złotych. Gdybyśmy my te swoje usługi rozszerzyli, to my byśmy musieli jako gmina pokryć, bo nie ma chyba komunikacji na świecie miejskiej, która by się samofinansowała. Jest jeszcze jeden element, o którym niektórzy nie chcą pamiętać. Mianowicie, nasz Zakład Komunikacji Miejskiej działa w formule tak zwanego zakładu budżetowego. Ustawa o finansach publicznych stanowi, że zakład budżetowy musi wykonać
czy na skutek wyniku swojej działalności co najmniej 50% kosztów pokryć. Resztę może dopłacić gmina. Jeżeli by dopłata gminy przekroczyła 50%, taki zakład z mocy ustawy, to nie to, że to jest decyzja, z mocy ustawy jest likwidowany. A zatem my cały czas analizujemy, czuwamy, żeby tych 50% nie przekroczyć, bo wtedy po zakładzie, no i już wtedy słyszę, co się dzieje. Ale proszę Państwa, chciałbym zacytować, bo ale są ludzie... Ale kończąc ten temat, tak, dobra kończę... wola ze strony pana burmistrza i nie tylko by była. Przepisy prawa na to nie zezwalają. Tak jest. Myślę, że to jest głębszy problem natomiast tych przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, część ludzi to dostrzega, które już nie istnieją, prawda? Oczywiście. Część ludzi to dostrzega, bo tam zacznijmy od tego, że cały ten problem powstał w wyniku tego, że najprawdopodobniej ogłosił upadłość PKS z Duńsko-Wolski, który przestał naraz kursować. Tutaj człowiek, który posługuje się nikiem Zenek, napisał tak. Dlaczego oczekujecie, żeby burmistrz wykonywał zadania starostwa czy urzędu marszałkowskiego? Polecam do przeczytania ustawy o samorządzie powiatu i województwa. Mają na to ustawowe pieniądze, niech zorganizują. No co do tych pieniędzy to tak za bardzo nie ma, ale gmina nie może na terenie całego powiatu organizować, chyba że ma porozumienie. Tak? Tak. A na teraz wielkie podziękowania dla pana burmistrza, że rozumie całą zaistniałą sytuację i chce ulżyć trudy przemieszczania się ludziom najbardziej potrzebującym. Wielki szacun, panie burmistrzu, pozdrawiam i życzę zdrowia. Zakończę tym, że jesteśmy otwarci, chętnie z innymi gminami współpracujemy, ale te gminy muszą chcieć współpracować z nami i muszą partycypować w kosztach przede wszystkim. No bo tak po prostu trzeba robić w tej sytuacji, ponieważ miejscowości, ten problem, szanowni państwo, jest w wielu miejscowościach. On nie dotyczy tylko Łasku, on dotyczy w zasadzie całej Polski. Wiele przedsiębiorstw komunikacji samochodowej niestety upadło i wiele linii, z których korzystali szczególnie starsi, niestety już nie ma, tak? I myślę, że te apele i te prośby właśnie są kierowane od tych osób, które są na jakimś etapie w tej chwili po prostu wykluczone, nie mają możliwości. Panie redaktorze, jeszcze dwa zdania pan pozwoli. Bardzo proszę. Bo powiedziałem, że dopłacamy 1 300 000 na wykonywanie bieżących zadań, wydatki bieżące ZKM, ale proszę państwa, my inwestujemy. Przecież to zadanie to jest w ramach tego wielkiego projektu komunikacyjnego, w ramach którego wymienione zostały wszystkie autobusy na nowe, są te małe busy także. Cała baza ZKM-u została odnowiona dzisiaj, to jest nieba i ziemia w stosunku do tego, co było. To także przecież w jakiejś mierze służy wszystkim mieszkańcom i tam złotówki na inwestycje ZKM nie daje, bo on nie ma. To wszystkie, ten swój udział finansuje w całości gmina. To są naprawdę duże miliony. Panie burmistrzu, wracamy do tego, co jest w tej chwili najważniejsze dla najmłodszego pokolenia łaskowian. Mówię tutaj o zbliżającym się egzaminie dla ósmoklasistów i mówię tutaj o zbliżającej się maturze. Macie przecież też liceum. Jako gmina, proszę im powiedzieć, jak wyglądają przygotowania do tych najważniejszych dla tych osób w tym danym momencie egzaminów. Pierwszy zaczyna się 8, drugi 16. czerwca. Opinie są różne przy okazji matur, czy mają być pisemne, tylko czy to dobrze, czy źle, że ustnych nie ma. Każdy uczeń ma inny pogląd na ten temat, bo chcielibyśmy się wybrać z kamerą, pokazać widzom, jak to rzeczywiście będzie wyglądało. Na jakim etapie jesteście? Panie redaktorze, jesteśmy na takim etapie jak wszyscy, to znaczy przygotowujemy się. Ja nie śmiałbym oceniać, czy te rozwiązania, które proponuje ministerstwo, to są złe rozwiązania, czy to są dobre rozwiązania. Ja nie mam żadnych podstaw do tego, żeby to, co ministerstwo, gdzie w końcu pracują specjaliści, kwestionować. Natomiast ja mogę powiedzieć jedno, że my uczynimy wszystko i tak do tej pory było, bo pamiętajmy, że w ubiegłym roku te matury też były w trudnym okresie, okresie strajków, że my uczynimy wszystko, aby te dzieci, tę młodzież, stres jak najmniej ogarniał, żeby wszystko to, co leży po naszej stronie, w odpowiednim czasie, bez zbędnej zwłoki i jak najlepiej wykonać. Właśnie w trosce o to, żeby ci wszyscy zdający mogli jak najbezpieczniej, najspokojniej te egzaminy zdać. I przede wszystkim skupić się na tym, co trzeba skupić się na nauce, żeby uzyskać jak najlepsze wszyscy oceny. Kiedyś, no w 8 klasie egzaminu nie pisałem,
nie zdawałem, ale maturę wszyscy zdawaliśmy, wiemy jaki to jest stres i dlatego powinniśmy uczynić wszystko i to będziemy starali się uczynić, żeby jak najmniej stres dosięgał naszych uczniów. Panie burmistrzu, w związku z tym ja przyłączam się do pana słów. Życzę wszystkim ósmoklasistom, życzę wszystkim maturzystom tego, żeby mieli przede wszystkim spokój w tym ostatnim etapie przygotowań. Myślę, że pan się w pełni z tym zgadza, żeby osiągnęli jak najlepsze oceny, żeby zrealizowali swoje marzenia. A my z kamerą, jeżeli pan pozwoli, spróbujemy się zaprosić do państwa liceum, do jednej ze szkół podstawowych, żeby rodzicom, uczniom pokazać już na żywym organizmie, przed tą najważniejszą chwilą w ich życiu, jak to krok po kroku rzeczywiście będzie wyglądało. Jeszcze jedno zdanie, jeżeli pan redaktor pozwoli. Wszystkim uczniom, całej młodzieży maturalnej mówię, nigdy nie rezygnujcie. Trzeba zawsze walczyć do końca. Cuda się zdarzają. Wiele w życiu swoim egzaminów zdawałem na różnych etapach kariery zawodowej. I pamiętajcie, nigdy się nie to poddawajcie, walczcie do końca. To jest bardzo dobra puenta dla naszego dzisiejszego programu z pięknego osiedla we Wronowicach. Za uwagę dziękuję burmistrz Łasku, pan Gabriel Szkudlarek. Dziękuję państwu. Czesław Zasiński. Zapraszam już teraz na wycieczkę przed samą maturą i egzaminem ósmoklasistów. Mam nadzieję, że pan burmistrz będzie mi również towarzyszył po to, aby pokazać państwu, jak to rzeczywiście w tej sytuacji nienormalnej, co by mówić, te egzaminy rzeczywiście będą się odbywały. Bardzo dziękujemy za uwagę. Codziennie wchodzę i wychodzę z naszego liceum z uśmiechem na twarzy, ponieważ w szkole prowadzone są lekcje w miłej atmosferze. Każda nowa osoba zostanie miło przyjęta do liceum w Łasku, nie tylko przez nauczycieli, ale także przez uczniów, ponieważ nikt nie zostaje u nas sam na korytarzu. Chcesz studiować? Przyjdź do nas! Nasze liceum jest na 10. miejscu w województwie, na 120 przebadanych liceów. Jeżeli chodzi o przyrozumień, szkoła daje nam wszelkie możliwości rozwoju komunikowania się i wypowiedzi. Przykładem tego może być zajęte przez naszą drużynę pierwsze miejsce w turnieju debat oksfordzkich. Klasa humanistyczno-językowa rozwija nasze zainteresowania językami obcymi, językiem polskim, geografią. Klasa ta otwiera nam drzwi każdego uniwersytetu. A co do klasy matematyczno-fizycznej, trzeba wspomnieć, że ona jest jedną z częściej wybieranych klas. Dzięki nauce w tej klasie możesz zostać informatykiem, technikiem, inżynierem, pilotem, a na tym możliwości rozwoju się nie kończą. Wróciłam do Łasku z renomowanego łódzkiego liceum. Bardzo dobrze się tu czuję i nie odczuwam różnicy w nauczaniu. Wiem, że zrealizuję tu swoje marzenia. W naszej szkole nabywamy wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną. Między innymi poprzez wyjazdy na seminaria uczniowskie, czy też do Uniwersytetu Medycznego. Do naszych sukcesów, czyli młodych biologów, należy wyizolowanie DNA z kiwi. Jeśli tak jak my chcesz zagłębić się w tajnikach biologii i odkryć swoją pasję do niej, wybierz pierwsze ELO w Łasku. Praca w szkolnym samorządzie uczy przede wszystkim jak skutecznie pracować w zespole, kreatywności oraz samodzielności. Jest to cenne doświadczenie w kontekście mojej przyszłości oraz studiów. W tym roku zostałem przewodniczącym Szkolnego Samorządu Uczniowskiego pierwszego liceum ogólnokształcącego w Łasku. Zapraszam do współpracy. Chodzimy do liceum, w którym możemy realizować się twórczo. Brałyśmy udział w spektaklach pospolitego ruszenia oraz w różnych licznych akademiach. To była naprawdę cudowna przygoda. Serce naszego liceum jest otwarte na artyzm, co potwierdzają wybitni absolwenci, tacy jak Grażyna Błęcka-Kolska czy Michał Mikołajczak. Wybieram pierwsze ELO!
W odpowiedzi na wzmożone obawy diabetyków przed koronawirusem i rosnącą liczbę pytań dotyczących obecnej sytuacji, Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej uruchomiło specjalną infolinię pod nazwą Diabetofon. Codziennie od godziny 18 do 20 można odbyć rozmowę telefoniczną z doświadczonymi edukatorami do spraw diabetologii i uzyskać fachową poradę pod podanymi numerami telefonów. Pytania można zadawać również mailowo pod adresem z.polska@wp.pl oraz poprzez Facebooka. Najczęstsze pytania dotyczą interpretacji wyników poziomu glukozy, a w przypadku kobiet ciężarnych braku spójności przekazywanych im informacji na temat norm w diagnostyce cukrzycy w ciąży, a także co w przypadku, kiedy osoba z cukrzycą pojawia się w szpitalu oraz o postępowaniu w nagłych przypadkach, np. spadku poziomu glukozy w warunkach domowych, czy też nagłego wzrostu lub spadku ciśnienia tętniczego. Pytania, które się powtarzają, są zbierane na bieżąco, a odpowiedzi na nie będą dostępne na Facebooku w formie materiału edukacyjnego do odsłuchania i przeczytania. Zachęcamy do korzystania z teleporad i łączenia się za pomocą diabetofonu. Specjaliści czekają na Państwa pytania. Pojazdy mechaniczne mimo obecnej sytuacji z zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19 nie mogą poruszać się po drogach bez ważnych badań technicznych. Dlatego nasza stacja kontroli pojazdów PKS Sieradz wykonuje badania w pełnym zakresie i w pełnym wymiarze czasu pracy. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21, w soboty w godzinach od 7 do 13, z zachowaniem szczególnych wymagań sanitarnych. Nasi pracownicy stosują środki ochrony osobistej, rękawiczki, maseczki, podczas całego procesu obsługi klienta zarówno w biurze, jak i kanale diagnostycznym. Zastosowaliśmy również przegrodę między pracownikiem a obsługiwanym klientem. Stosujemy przepisy odległości między osobami oraz umożliwiamy dezynfekcję rąk. Mamy nadzieję, że przestrzeganie wymagań sanitarnych ograniczy do minimum ryzyko zakażenia, a jednocześnie umożliwi naszym klientom wykonanie badania technicznego. Zapraszamy wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych do przeprowadzania badań na stacji diagnostycznej PKS Sieradz. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii, w swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter często punktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości, są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę Ekowiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma Ekowiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach.
Klin 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawów montowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Uzdrowisko Uniejów Park to Twoje miejsce relaksu, zdrowia i witalności. W centrum rehabilitacji połączonym z hotelem i strefą spa skorzystają Państwo z właściwości zdrowotnych i pielęgnacyjnych uniejowskiej wody termalnej. Głównym kierunkiem działalności uzdrowiska Uniejów Park jest rehabilitacja schorzeń narządu ruchu, mająca na celu przywrócenie pacjenta do maksymalnej sprawności w możliwie krótkim czasie. Od 1 marca na terenie Instytutu Zdrowia Człowieka Uzdrowisko Uniejów Park rusza kolejny program dotyczący tym razem pacjentów chorych przewlekle onkologicznie. Instytut współpracować będzie także ze Szpitalem w Łęczycy. Rehabilitacja będzie trwała od 10 do 30 dni. Pacjent podczas rehabilitacji będzie mógł korzystać z konsultacji onkologa, dietetyków, psychologów i innych lekarzy specjalistów, którzy w sposób holistyczny pomogą mu dojść do pełni sił. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które są w trakcie leczenia onkologicznego oraz po zakończonym procesie leczenia onkologicznego. W ramach rehabilitacji w Instytucie Zdrowia Człowieka pacjenci będą mogli korzystać z zabiegów dobranych indywidualnie do ich potrzeb. Jednym ze standardów dzisiejszej rehabilitacji w naszym kraju jest platforma stabilometryczna. Platforma stabilometryczna służy do diagnostyki i do rehabilitacji, czyli do treningu z pacjentami. Prawda jest taka, że każdy z nas w dzisiejszych czasach ma problem z symetrią obciążania stóp. Dzięki biofeedbacku, który jest dostępny tak naprawdę w tym urządzeniu, jesteśmy w stanie zachęcić, zmotywować, zdiagnozować pacjenta i przeprowadzić kompleksową rehabilitację w takim uzdrowisku, w jakim dzisiaj się znajdujemy. Są dwa sposoby, aby dostać się na rehabilitację onkologiczną w Instytucie Zdrowia Człowieka. Jeden to przez skierowanie przez lekarza prowadzącego onkologa oraz drugi, kiedy pacjent zgłasza się bezpośrednio do nas przez stronę rehabilitujsienazdrowie.pl lub dzwoniąc do nas na recepcję główną. Po zarejestrowaniu się na stronie rehabilitujsienazdrowie.pl pracownicy Instytutu Zdrowia Człowieka nawiążą z Państwem bezpośrednio kontakt. Więcej informacji dotyczących projektu znajdą Państwo na stronie rehabilitujsienazdrowie.pl. Na tej samej stronie znajdą Państwo również formularz zgłoszeniowy do udziału w naszym projekcie. Udział w programie ma na celu poprawę stanu psychicznego pacjentów oraz ich powrót do pełnej sprawności fizycznej, w tym również zawodowej. Program zakłada także interwencje psychologiczne i psychoterapeutyczne, a pacjenci będą mogli korzystać z nich grupowo i indywidualnie. Głównym celem programu jest ułatwienie powrotu do pełnej sprawności poprzez rehabilitację osób chorych onkologicznie, będących w trakcie leczenia onkologicznego lub po jego zakończeniu. Adresatami projektu są mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej. Rehabilituj się na zdrowie. Wsparcie powrotu do zdrowia i życia zawodowego dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Stacja paliw PKS Sierac na Zajezdni, ulica Wojska Polskiego 63, oferuje sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej. Codziennie w godzinach od 6 do 23.
paliwa pochodzą z koncernu PKN Orlen i charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami, a świadczy o tym bezproblemowa jazda ponad 100 naszych pojazdów. Przy jednorazowym tankowaniu większych ilości paliwa udzielamy dodatkowych rabatów. Na terenie stacji paliw znajduje się sklep oferujący artykuły spożywcze, napoje, akcesoria samochodowe oraz płyny i oleje silnikowe. Uwaga! Ceny paliw najniższe w mieście. Telefon 43 826 63 37. Zapraszamy! Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. W naszym programie to już wszystko. Materiały są dostępne także na www.8tvr.pl oraz na Facebooku. Premierowy serwis informacyjny pokażemy Państwu w poniedziałek o godzinie 18:00. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.